Piątek weekendu, początek. Ludzie na imprezach, wyjazdach, spotkaniach, w kinach lub oglądają lajty Boże ze szkolnej. A my tu oglądamy stal mielec z Wisło Płock. I mamy od nich znacznie lepiej. No. zadowolony jesteś? Pewnie. A część z was to już w ogóle najlepiej, bo fizycznie była na stadionie. Tak jak m.in. Janek, dzięki któremu mam to zdjęcie w tle. Stal mielec zwycięża Dziś z Płock 2 do 1 i wiem, że brzmi to całkiem swojsko, ale sam mecz był naprawdę sympatyczny w odbiorze. Pierwszego gola dla Mielczan trafił z rzutu karnego Tomasiewicz. Prowadzenie podwyższył Mateusz Mak trafieniem zaraz przed przerwą po fantastycznej asyście Sitka. Natomiast bramkę kontaktową dla Nawciarzy trafił Kolar zaraz przed końcem tego spotkania. W mojej subiektywnej ocenie zespół z województwa podkarpackiego zagrał o niebo lepiej w pierwszej połowie. W sumie można to powiedzieć nawet obiektywnie, ponieważ statystyki również to potwierdzają. Fajnie zagrali, tak jak mówiłem, przede wszystkim strzelcy bramek, ale również Sitek oraz Flies. Ten ostatni ze względu na to, że wywalczył 11, oraz popisał się co najmniej jednym świetnym dograniem do Sitka w pierwszej połowie. Bo miał taką sytuację, że biegł lewą flanką i mógł dośrodkować na zamieszanie, ale czujnie wypatrzył Sitka nabiegającego na 16 metr. Dzięki czemu sam Sitek trafił w poprzeczkę. Ponadto strączek w drugiej połowie wybronił bardzo dużo strzałów, głównie w końcówce tego spotkania, oddanych przez płotstron, którzy w mojej ocenie, za bardzo przespali pierwszą połowę. Bo tak jak mówił sam Łukasz Sekulski w przerwie zawodów, że ten rzut karny trochę ich podłamał i przez to stracili kontrolę nad spotkaniem. A szkoda, bo w tej drugiej połowie naprawdę usiedli na gospodarzach. Bardzo dobre zmiany Macieja Bartoszka. Ewidentna przewaga statystyczna. Fajne akcje. Na plus zasługuje Sekulski, który przez praktycznie całe to spotkanie był bardzo aktywny. Potężnym plusem tych zawodów jest również Gerbowski, który był jednym ze zmienników w drugiej połowie. Wprowadził kolosalną, pozytywną zmianę na prawej stronie. Oraz był chyba najlepiej dogrywającym zawodnikiem tego meczu. Co przełożyło się w sumie bezpośrednio na liczby, ponieważ to on asystował Kolarowi przy golu kontaktowym. Ponadto Giorginio całkiem fajna zmiana, bo po jednym z jego strzałów piłka minęła o milimetry... ...o milimetry słupek. A piłka nie wpadła do siatki, przez co na wciarze przegrywają kolejny mecz na wyjeździe w tym sezonie. Mimo, tak jak mówiłem, naprawdę przyzwoitej prezencji w drugiej odsłonie. Stal Mielec 2... Wisła Płock 1. Po tym meczu gospodarze wskakują na siódmą lokatę z 24 punktami, a Wisła Płock ma jeden punkt mniej i jest jedno miejsce niżej. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzę o 5 tysiącach widzów do końca tego roku. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Oraz zapraszam na Instagrama Tradaj, bo ostatnio wielu z Was mnie tam również zaobserwowało i jest mi bardzo miło. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się jeszcze po meczu Górnika ze Śląskiem i, i przez cały praktycznie weekend. Także cześć.